Nas to będzie chyba podbijać, co? No zależy to daje gazu, no nie? Dajesz kolega osobę, nie zapyta lewą stronę. Ale gaz mi się ślizga, ci powiem, wiesz? Truszki wąskie, kurwa. Nie masz hydraulicznego łącznika? Nie. Nie dawają. Baliby już. Po tej drodze się fajnie jedzie, jak masz z przodu 2 tony i z tyłu pełną siewatkę. Się tak trzyma elegancko, że nic nie podbija. Jak tego? Formuła 1? Jo. Zobacz mi przez Boże wschodzi. Zara. Czy dobrze zasiane było? Uwalcowane. Zara widać, że to jakieś pole wygląda. Będziemy dosyć feste popłyn robić. Zobaczymy, czy Jonas da radę, co? Nie, to 4 metry? 4,5. No niby 5, ale 4,5 tak liczmy, nie? Ustawimy tak. 5 centymetrów na zagładkę, czy fajnie się nim jeździć, powiem. No bo tu ustawiasz agresywnie skrzyni, no skrzyni też, ale chodźmy w Mikołaj, czy tam otwarcie. Jo. Nie, miękka dzisiaj musi być w dzisiejszych czasach. Jak nie ma miękkiej osi, to jest dupa, nie? I ogólnie jeszcze orać chciałem jechać, dzisiaj pojadę orać później. Yes. Tylko pierw chciałem tego GPS-a, to będziemy robić. Tylko pierw chciałem tego GPS-a. Cześć, siema, witajcie, z tej strony Norbert. Jesteśmy dzisiaj w Joe Deere 6215R wraz z Adamem. Siema. Gruberujemy elegancko poplony. I co, dostaliśmy ciągnik na testy, tutaj Adam załatwił. Można powiedzieć, z firmy Agrosieć. Maszyny. Agrosieć maszyny. Tutaj coś może Adam byś chciał poopowiadać o ciągniku. No, aktualnie pracujemy ciągnikiem 215R na skrzyni Direct Drive. Skrzynia dwusprzęgłowa. Jak Norbert już zauważył, płynna zmiana biegów. Pracujemy teraz w pełnym automacie, tak? Na autotraku. No. Pracujemy z maszyną 4,5 metra. Typowy gruber, jak to u was mówią? Kwerneland. Kwerneland. Ścieżkę sobie na 4,5 metra, jak to masz na szerokość jej. No i teraz co, Norbert opuszcza maszynę, załącza autotraka. I gaz w opór. Puszcza kierownicę i muszę sobie przeglądać Facebooka. Można się tu patrzeć, co to ktoś ten. To już internet kończy. Jo, gorzej się internet skończy. Wtedy będę do każdego dzwonił i gadał przez telefon. Nie, ale ogólnie John Deere wygodny. Skrzynia, no, mogła być lepsza i tak nie jest źle. Nie narzekam na nic. Bo darowanemu koniowi zęby się nie patrzy. Ale nie, ogólnie praca na nawigacji bardzo mi się spodobała. Będę namawiał ojca, żeby nawigację, którą kupił. Dokładnie. Albo najlepiej takiego John Deere'a. To jeszcze lepiej w komplecie. W komplecie zaraz zakupimy. Przywieziemy. Nie, bo ogólnie zestaw fajny, tylko trochę mu obciążenia naprzód brakuje i trochę to wkurza na nawrotach. O, podnosi nas na 2 koła lekko. Wszystkie kable są, tam siewatka od poplonu, ale to tam, to się wytnie, to nie będzie widać. Poplonów nie siejemy, poplony na poplony będziemy siać. Nowa uprawa, poplony na poplony. Niech sąsiady widzą. Patrzą. Jo. Nowe technologie. Jo, shred lagę. Jo. Co by tu jeszcze wam opowiedzieć? Traktorem się przyjemnie pracuje ogólnie. Tylko jakby trochę większy kawałek była. Trochę Adam go dał nam za późno. Moja wina. No nie, znaczy, no nie moja wina, bo nie mówiłem mu o tym. Bo to tak trochę z przypadku te testy ogólnie. Ten Adam do mnie raz napisał wieczorem i mówię, no to dawaj go tu na chwilę, nie? Sobie popracujemy nim. Chyba jeszcze będziemy orać dzisiaj, także zobaczycie drugą część z orki. Tylko to już nie będzie orka chyba na nawigacji. To już chyba nie da rady.
mi się nie chce ustawiać, bo tu Adam mi wszystko ustawił, a tu tak patrzyłem, czarna technologia. Tu pewnie będzie tam mieli, będziecie mieli teraz rzutkę pewnie, jak to wygląda. To co nagrywałem ten na początku. Wiesz ten? Bo tu włączysz teraz traka, żeby nawigacja w ogóle chodziła. Tak, dokładnie. Transport wiadomo, żeby to... Ja teraz włączyłeś auto traka. No. No i teraz byśmy ustawili ścieżkę, nie? Byśmy musieli ustawić wszelczy rozstaw, bo jest na 3 metry, jo? Jo, no i ja pracowałem tam tej ścieżce co wczoraj, no to nie będziemy tej, zrobimy nową ścieżkę. Nie, nowa, nie? Metoda AB. Nie, AB albo krzywa. Nie no, AB. Ale na AB biorą, nie? No i dobra, tu możemy na tę ścieżkę. Dobra, to pole, tam. To tam, nie, tam coś tam. No i teraz tak. Musimy się zawrócić, ustawić, no, nacisnąć A na końcu polu B i mamy nawigację. Po 3 metrach wciśniesz też B i on też i przyłoż linijkę i nic. Bo to tak lepiej trochę teraz o zakładkę pojedziemy, co? Czy jak myślisz? No to teraz weź to trochę stań. Tak połową pojedziemy, ja tak myślę osobiście, co? Czy nie? Wiesz, tu już tak ustaw wyjęcie na połowę, no, czy czwarte. I tyle przyjdziesz A i to na końcu B, albo... No, tak co, teraz stop. No. Na dół podnośnik. Jak za szybko, to trochę zmniejszymy mu. No trochę by się przydało, wiesz? To tu sobie podreguluję. Tutaj? Czekaj, muszę. No i teraz tu masz, jak mam wysoko podnosić, jak szybko opadać. To jest to, jo? No, jak mam wysoko dobijać, nie? Ale to jest górne położenie, to nie jest to. Jak do końca, to jak... Ja wiem, o co ci chodzi, ale gdzie jest szybkość podnoszenia? No, prędkość opadania, nie podnoszenia. Czy się regulujesz na podnoszenie? Czekaj, zmienimy trochę. O, tak, 3-4, co? X, dobra. Ustaw A. No. Kurwa, pierwsza robota na nawigacji. Dobra. I czekaj, podejdziemy do przodu. I teraz uznajmy, już mogę B wstawić, czy? Możesz B wstawić, nie? I... No dobra, tylko trzeba jeszcze ścieżki zmienić na ile szerokość tego leja jest. To na... rozstaw ścieżek, kliknij to. Wyżej, no. I teraz zmień wartość, jaką masz, no agregat ile? No 4,5 uznajmy ustawę, bo ma gdzieś tak 4,7, no ale 4,5, nie? No to dobra. Lepiej zakładki trochę jak mniej, no, okay, nie? No. Enter. Dobra, zapisz. No teraz masz ścieżki, to 4,5 mega. Dobra, ale jak się to teraz włącza wszystko? No i dobra, i masz aktywny na autotrack. No. I teraz by go załączyć, klikasz tu. No. No i gdzie chodzi? No, czyli teraz możemy kierownicy podnieść, jo? No. Włączamy mu do przodu. No to wiadomo, trochę tak pójdzie. No ogólnie John Deere się przyjemnie pracuje. A powiedz mi jedno, Adam, gdzie się włącza wszystkie światła? No tu mamy, tak? Pierwszy pakiet świateł. No. I drugi, tak? Możemy sobie... A, to tak, jo. Możemy sobie każdą lampę wyłączyć, tak? Osobno. Teraz są wszystkie włączone, jo? To tu jeszcze. Wyłączone? Wyłączone, nie? Poczekaj, sobie staniemy, bo ja to tak na spokojnie. Czekaj, to teraz włączone? Możesz sobie każdą lampę osobno zapalać, nie? To włączymy wszystkie. Tak. Oporowo. I oporowo. Tak samo masz dwa pakiety świateł, tak? Czyli na przykład pierwszy ustawiamy na no. Pracę takie nocne, a na przykład na asfalt, żeby na przykład... No aha, przełączam nie? sobie, jo? Tak. Że teraz mam drugi zakres, teraz mam pierwszy i obraz, sklejam akcję już. Dobra, ogarniam. A ogólnie nie ma LED-owego oświetlenia, jo? No ten akurat wersja jest na halogenie, tak, ale jest... reflektory są halogenowe, no 360 stopni. A ile taka opcja kosztuje halogenów? LEDowych? LEDowych. Dopłaty do tych LEDów jest z 5000 niecałe, nie? To tam jeszcze nie? idzie. Kawałek trochę mały sobie robimy, ale... No, chociaż sobie przetestujemy ciągnik, maszynę, nie? Nie można narzekać. Mam trochę przyzwyczajenia z farminga z tym GPS-em, że jak masz na maksa skręcone koła, to ci się nie włączy. Ale ogólnie John Deere się fajnie pracuje, przyjemnie bardzo. Nie można nic ująć. Jak widać. Źle? Cicho, tak. No. Komfortowo. Potem mamy też szeroki, podgrzewany. Pneumatyczny. Tematyczny, także... Te są jeszcze w folii normalnie. No, wszystko jak widać. Instruktor siedzi, frugo popija. No, słuchaj, weź to, tu dzisiaj, klikaj to. Dzisiaj piątku nie ma, to jo. Się przy frugo, nie? No. To jest czwartek dopiero, co? Aha, bo właśnie dzisiaj jest środa, nie powiedziałem. Środa, także... Środa tygodnia. Jo, jutro wolno od szkoły, to można całą noc robić John Deere. Więc te manewry będą. Jo. Dzień nauczyciela. O,
pozdrowieniami do wszystkich nauczycieli. Tych lepszych i gorszych, nie? Jo. A to tam nie ma znaczenia, nie? Jeżeli chodzi na koniec roku przy wystawianiu ocen, nie? No tak. Nie ma czy lepszy, czy gorszy, byleby była ta dwója, nie? Reszta się da, nie? Trochę ma wolny zapłon, nie? Bo ogólnie możemy tą jakby agresywność skrętu możemy regulować, tak? Czy ma bardzo agresywnie wchodzić ścieżkę i falować, czy pójdzie? Nie, dobra, no spokojnie, mamy czas. Nie no, luks się robi na nawigacji tak naprawdę. Ja pierdziele, nie? Co za wygoda w ogóle. Jeszcze jak taki by duży kawałek był, tak 50 hektarów, 80, to jest w ogóle, nie? Jeszcze ciągana maszyna by było najlepiej w ogóle, nie? Jakiś Horsz 3-4 metry, rozorkowiec. A, bo ma 360 stopni teraz widzę, o? Tak. Fajnie to wygląda. Czyli po 3 z góry, tak? No. Falowiony w maszce są z boku. I po 3 tak wyświetlające. Zobaczymy jak to będzie się sprawowało ten ciągnik. Na chwilę bez to testy, ale żeby nie było za tydzień nowy nabytek. Nigdy nie mów nigdy jak to mówię. Jo. Nie, pierw jest inny zakup, Adam też wie jaki. Miejmy nadzieję, że się sfinalizuje. Sorry za takie szarpnięcia, to nie, że traktor coś tu źle chodzi, tylko ja tu tak nie umiem jeszcze jeździć, wiecie o co chodzi. Próbuję jakieś automatyki to zastosowywać, ale mi nie wychodzi. Ty byś tak tu weszedł, kurwa, nawigacja szybko tu, ten... Jo, a ja tu widzisz. Niby młodszy, że powinien być bardziej ogarnięty, a tu, ciu. Szybko zakumałeś tak, że... Przecież obsługa nie jest teraz skomplikowana, żeby... Tak, w farmingu. Coś tak tego, tylko na żywo. No a jak? Na drodze nic nie jedzie, nie. Nawracajmy na drodze. Dobra. Opór w dół. Drogę przełożymy. Dłute masz nowe, widzę. Część była tylko nowych zakładana, reszta była obracana, wiesz. Bo musimy i tak zmienić te całe stopy na te nowoczesne, wiesz. No. Bo ciężko jest dostać teraz tetu, nie? Ciężko, no. A my mamy te, wiesz, sportu. Z tego richtig materiału, nie? Jak ja bym ci pokazał, jakie mamy na pługu te, nie? My jedziemy chyba piąty rok na tych samych tych, nie? I się nie zdarły jeszcze, nie? Nie. Elegancko to wszystko chodzi. Naprawdę nie można nic zastrzec. No ale tam jest materiał, nie? Taki materiał tam jest, nie? No, to jest to ścierać, nie? Naprawdę... Czapkę się zdejmę, bo mnie wkurza trochę. John Deere'a dostałem, zobaczcie sobie. I sobie postawię ciu tam. Zaraz mamy skończony kawałek, będziemy go pod pług zahaczać pewnie. A to tam na spokojnie, to już wiem jak wszystko. Polecamy tutaj przedstawiciela Adama. Polecamy się. Z Czułchowa, jo? Dokładnie. Wiadymy, co? Wiusy wybiły, co? No będą wiusy na pewno, mam nadzieję, kurde. Niech ludzie zobaczą jak traktor pracuje, co w polu. Tak. Się może spodoba, ktoś może kupi. Zobaczymy, jak ktoś kupi John Deere'a 6215E, to wiecie, jak będzie tam do tego dochodziło, to kod rabatowy Norbert. Macie minus 0%. Nic nie dostaniecie przy tym kodzie, jedynie ja dostanę jakąś maszynę na testy kolejną. Ale będziecie mogli pooglądać. Może się wam spodoba. Ogólnie tyle nas z tego odcinka. Zobaczymy się w drugim odcinku zapewne. W drugiej części. No to co, no to do zobaczenia. Wtedy widzimy się zaraz czy niedługo. Zobaczymy jak ten filmik podzielę, może na dwa odcinki to zrobię. No i co, no i do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się, cześć.